Witam wszystkich. Dzisiaj jest 4 maja. Jesteśmy na pasiece tutaj w Łowiczu. Zajrzymy do kilku ulic, zobaczymy jak noszą nektar. W końcu dzisiaj jest ładna pogoda. Na krótki rękawek można dzisiaj spokojnie wchodzić, nie ma wiatru. Ostatnie dni niby była pogoda, ale, ale temperatura dawała wiele do życzenia, około 16 stopni. Zobaczymy jak jest. Generalnie chcę przejrzeć tutaj te dwa ule, bo poszerzałem je już o cały korpus. W chwili obecnej są na 2,5 korpusa. Jednak już było późno i nie znalazłem matki, więc nie wiem czy matka została z czerwiem krytym u góry, czy na dole w rodni. Sprawdzimy gdzie są jajeczka. Przy okazji zobaczymy jak tam wygląda sytuacja w tej nadstawce, którą dostały wcześniej. O, nie, wygląda fajnie. Nie wiem czy to widać na filmie, na nagraniu. Rameczki miodu wiosennego, jakiegoś tutaj, ta jest akurat cała zalana. Pokażę wam jeszcze jak się zmieniła tutaj nasza pasieka, a mianowicie sporo uli wyleciało, wyjechało na pożytek faceliowy i rzepakowy jednocześnie, jedna lokalizacja. Na koniec tego filmu wstawię filmik z... O, ta jest ciężka ramka, super. Więc mimo takiej słabej pogody coś tam jeszcze pszczoły nosiły. No nie ma tu za wiele pszczoły. Większość teraz jest w polu, bo pogoda jest super. Szkoda właśnie im tutaj trochę przeszkadzać, no ale o, już waży. Ale chcę zobaczyć gdzie jest matka, tylko ewentualnie sprawdzę tą miodnię. Jeśli tu są świeże jajeczka, no to matka gdzieś tutaj musi być. Nie widzę. Widzicie, pyłek, dużo bardzo pyłku mają. Przeniosłem te ramki, bo chciałem zwolnić im miejsca, bo były całkiem zalane. Poprzenosiły ten nektar, bo wcześniej to był nektar. Przygotowały to dla matki, no ale matka tu nie będzie czerwiła. Więc teraz jest tutaj pusto. Chyba jest dobrze. Powinna matka być w dolnym korpusie, bo tutaj nic... Jajeczek nie ma. O, cała ramka zaczerwiona. Widzicie, już jakieś miseczki pociągnęły, bo ten czerw był przenoszony do góry. No niestety w większości rodzin tak trzeba robić, że trzeba przenieść ten czerw do góry, żeby wymienić te ramki. Jest to dosyć wygodne, ale później trzeba zrobić za tydzień maksymalnie przegląd i skontrolować ile jest tych miseczek zaciągniętych. Tu jest jeszcze miseczka jedna. W większości rodzin one pociągną te mateczniki. No tu już są larwy starsze. Ładnie tutaj osuszyły, przygotowały dla matki. Wcześniej tutaj był nektar, jak przynosiłem te ramki. Przenoszę generalnie od 3 do 5 ramek czerwiu krytego. Tu już się wygryzł, może ten cały czas się wygryza tutaj pszczoła. Tu jest ta miseczka. O, tak jak ta jest cały czerw kryty, więc nawet nie miały jak pociągnąć. Na skrajach tylko jakieś larwy. Ale nie ma jajeczek. O, tu była węza. Już częściowo odbudowana. Nawet już się świeci. Coś to dzisiejszy pewnie nakrop. Tak, leci tutaj, widać. No dobrze, więc... Nie ma co chyba niepokoić tej rodziny bardziej i wybijać ją z rytmu. Ważne jest też, żeby otworzyć dodatkowy wylotek, czyli korpus, czyli korek w korpusie, żeby trutnie, jak tutaj przenoszony jest czerw, żeby trutnie miały możliwość wydostania się, bo na dole jest krata założona i przez kratę nie przejdą na pewno. Jeszcze folię zostawiam i denica jest zasunięta. Dobra, przejdziemy teraz do drugi ul, bo w tym ulu jest podobna sytuacja. Widać dobrze. Zaraz nagrywa się.
Hej. Teraz kolejna rodzinka. Zobaczymy, jak to wygląda tutaj. Sytuacja była bardzo podobna. Też było późno i nie byłem pewien, czy matka jest u góry, czy na dole. Jak wygląda górna odstawka. Tutaj matka zaczerwiła trochę natrutnia. Jest nektar. O, widzę jajeczka. Więc możliwe, że matka jest tutaj. Zdejmujemy tą połówkę. Tu jest mniej miodu niż w poprzedniej rodzinie. Tu była węza dana. Teraz zobaczymy, jak to wygląda. O, ładnie odbudowana. Matki nie ma. Zaczerwiona też nie jest. Piękna rama z czerwonym chwytem. Chociaż tutaj jajeczek nie widzę. Ja to przekładałem chyba. Ile dni temu? Dwa, trzy dni. Już nie pamiętam dokładnie. No nie, tutaj jajeczek nie widzę. Czerw na wygryzieniu. Dużo młodej pszczoły. Sama sibulka. Fajnie. Widzicie, jak tutaj z komórek się wygryzają pszczoły? Nie wiem, jak nagranie tutaj. Jajeczek również nie widzę. Ciekawe. Czyżby matka była w tej nadstawce? Zajrzymy do gniazda. Tu były dane węzły. Trochę dymu. Zobaczymy, jak tam węza w gnieździe. Pięknie ramka odbudowana. I są jajeczka, więc matka jest jeszcze, jest na dole, tam gdzie powinna być. O, cała ramka zajajczona. Czyli na pewno jest tutaj. Czyli te jajeczka, które były w nadstawce, to po prostu jeszcze nie to były świeżo zniesione jajka przez matkę. Tak, bo tu są, tu jest pełno jajek, cała ramka jest w jajeczkach, węza odbudowana. Ile było? A tu jest ramka pracy jeszcze. Tak, bo trzy ramki były przeniesione do góry. Zobaczymy, jak ramkę pracy, czy w ogóle coś zaczęły. O, ładnie budują.
ramka pracy. Tu zostawiłem akurat z drutami. Po tych drutach prowadzą i już zaczerwiona jest natrutnia. Pewnie możliwe, że matka jest tutaj. Fajnie to wygląda. Zostawiamy, więc na pewno nastrój jest roboczy. Ramka pracy jest szybko odbudowywana. Przez to tej nowej węzy mi nie zniekształcą. Tą ramkę włożyłem jako ostatnią węzę, ale zaraz im przełożę bliżej. Też odbudowana. Włożymy tu w środek. Pogoda ma się teraz stabilizować, więc nie ma niepokoju, że możemy coś wychłodzić. Temperatura ma być w końcu powyżej 20 stopni w przyszłym tygodniu. Ale jakieś deszcze jeszcze mają być. No deszcze potrzebne są, tak? Bo już jest dosyć sucho. Ok, czyli mimo tego, że matki nie znalazłem, to wiem, że jest tutaj. Nie mam potrzeby dalej grzebać w mulu. Składamy cały ul. Jeszcze zajrzę tutaj, jak to wygląda, czy nie ma jakiegoś matecznika. Tu jest sam nektar. Fajnie się już, komórki prawie całe wypełnione. No tak, tu jest leżące jajeczko, więc jeszcze 3 dni, 4 dnia. Tak, tu są jajeczka jeszcze. No raczej drugiej matki nie ma. Bo na dole w tych ramkach nie zaczerwiła, czyli... Dobra. Zamykamy. Nie psujmy dnia pracy. Dobra. Idziemy dalej. Nagrywa się? Siu, machnęło, sorry. Dobra. Tutaj już warzywka. Zasiałem dzisiaj facelię. W końcu. Może zajrzymy do jakiejś takiej ładnej rodzinki. Co tu było fajnego? O, zobaczcie, jak wygląda teraz pasieka. Pusto. Został jeden z tyłu. Te dwa ule to są tylko takie... no, chcę w tym roku odkłady tam zrobić w nich. Ale to generalnie teraz służą jako jaki... ewentualnie jak jakaś rójka mogłaby się złapać, to by wpadła w ten ul. To są takie stare ule. W tym roku tata zrobił, poprawił daszki w nich, bo one, jak 2 lata temu zimowałem w nich odkłady, to trochę woda były nieszczelne. Teraz mają ładne daszki. Od dołu styropianem jeszcze ten daszek ociepliłem, żeby była izolacja, bo tutaj nie ma powałki. Generalnie tu jest chyba na 14 czy 15 ramek wchodzi nierówno, bo mam 3 takie ule, więc chcę zrobić teraz odkłady. Zasiedlić i na lipie zaizolować matkę na tam 3 ramkach i zobaczymy, może nawet też coś się przyniosą tutaj. Tam z tyłu zostawiłem jeden ulik, bo tam mam KB jeszcze z tej linii 237 i jak będę miał czas w tym roku, to może pociągnę trochę matek, bo ta linia bardzo mi się podoba. Jest super łagodna pszczoła, mimo tego, że to będzie F2, to mi się wydaje, że powinny być fajne matki po niej. Bardzo miodna i łagodna i tu mam pewnie mam więcej tych matek jeszcze w pasiece, ale tu mam pewność, że to jest ta i no i tutaj widzicie też zostało tylko trochę rodzin. Generalnie wyjechało 15 stąd na facelię. Wstawię później filmik, jak to wygląda, jak wygląda ta miejscówka. Dość ładnie, bo tam jest sporo rzepaku, pewnie około ponad 20 hektarów. Faceli jest też jakieś minimum 10. Jest sporo lipy, no, że lasu też jest trochę, takiego mieszanego, dębowego. Może jakaś tam spać czy coś wyskoczy. No większość tam sosny też w tym lesie jest, ale las jest dosyć stary, bo 94-letni, jak patrzyłem w banku lasów. Zobaczcie, jak ładnie latają. Więc miejscówka
dosyć ładna. Pszczelarzy w ogóle tam nie ma. Ten rolnik, do którego zawiozłem pszczoły w zeszłym roku, oni akurat tam w dwóch sąsiadów mają facelię po 5 hektarów, ten drugi sąsiad chyba ma w tym roku więcej. To w zeszłym roku dwóch pszczelarzy przyjechało do nich z Mazur, więc ponad 300 km oni mieli. Ja mam tam chyba 90, koło stówki, tu z Łowicza, tam z domu to trochę bliżej, znacznie bliżej. Więc mam po drodze w sumie tą pasiekę, jakieś 25 minut od tej naszej głównej. Pięknie noszę pyłek. Wyjąłem dzisiaj tutaj już zasuwki całkiem, bo była duża kolejka. Ale mają obładowane obnóża. Dobra, może zajrzę w tą górną nadstawkę, jak to wygląda. A na koniec dorzucę ten, może ta, nie pamiętam w ogóle, co tutaj jest. Widać trochę? Dobra. Coś tam będzie widać. Tutaj wygląda to dużo lepiej niż tamtej rodzinie. Na pewno. Ciężka rama. Patrzcie, już w sklepie od góry. Wiosenny miodek. Pełna ramka. Super to wygląda. Tu ją odłożę na razie. Ta tym bardziej ciężka. Cała zalana. Pięknie. A może skrajną sprawdzimy, jak wygląda skrajna ramka. Skrajna równie ciężka jak pozostałe. Pięknie. Będzie miodek wiosenny. Chociaż może i rzepa gdzieś tu jest. A nie, też nie jest ten, nie ten zapach, ale... No. Analiza nam powie, czy tu będzie. Bo rzepak to na pewno, jeśli będzie jakiś niewielki areał blisko, to od razu tego pyłku z rzepaku naciągną. Chociaż one, jak teraz obnóża patrzyłem, to nie jest taki rzepak obnóża jak z rzepaku. Więc może... Nie, nie pachnie z rzepakiem. Tak, to jest inny zapach. Z drugiej strony super jest. Patrzcie, już w sklepie. Zależy jaka będzie pogoda, jak dobra będzie to. O, to już waży. Tak. To gdzieś za tydzień trzeba będzie, można będzie odbierać. No za tydzień, 10 dni. W zeszłym roku pierwsze mi odebranie było chyba 20 maja, 20 któregoś. Dwa lata temu chyba 15. No w zależności jaką będzie pogoda w tym roku. Patrzę czy mateczników nie ma. O, stara ramka do wycofana. Piękna deska, czerw zasklepiony. Tu akurat są dwie połówki włożone. Tu nie miałem pełnych ramek. O, odbudowana węza. Dobrze, że odkładają najpierw do tej nadstawki, to się udaje odebrać. Tu również wszystko jest, nie ma miseczki nawet. Poprzenosiły tutaj przy czerwiu, bo liczą, że matka, ale leje się też z tej ramki. Żeby więcej. Wczoraj był dzień beznadziejny. Niby słońce świeciło. Robiłem tam przeglądy na innej pasiece. Ale SMS-y jak przyszły, to jednak pogody lotnej nie było zbyt dużo. Co tu mamy? Mamy podlany matecznik. Zobaczcie. Pociągnęły tutaj na takiej starej ramce matecznik. No ten czerw przeniesiony do góry był, tak? Ale czarna ramka. Dobrze, że do góry poszła. Trudniej już chodzą, powygryzały się. Sprawdzać trzeba dokładnie tutaj te obrzeża, czy jakiegoś innego matecznika nie ma.
Teraz w weekend będę robił taki przegląd znów wszystkich rodzin po tym poszerzeniu. Szczególnie te, co są na pożytku. Żeby pościnać te mateczniki. Minie akurat tydzień czasu, więc to, co miały pociągnąć, to już jest pociągnięte. Więcej już nie powinno być. O, tu już jest piękna cała ramka czerwiu. Trudnie dookoła, więc to jest takie dosyć trudne do wychwycenia, czy to będzie trudniejsze na pewno, ale się trudnie wygryzają. Widzicie? Głowy jak wystają tutaj. Opa! Sporo trutni. Ja trutni w żaden sposób nie eliminuję, nie wycinam czerwia trutowego. Wydaje mi się, że są potrzebne. Są takie teorie, że bardzo efektywnie działają na termikę wulu. Może nie ma z nich innych żadnych korzyści, ale jeśli chodzi o to termikę wulu, to podobno bardzo dobrze rodzina wtedy funkcjonuje. Zobaczcie, węza oddana z tej strony również przy tym czerwiu. Dobrze. No jeszcze ten korpus nie jest tak obsiadany, jakbyśmy chcieli, bo to zostało dopiero niedawno poszerzone. Generalnie ta chłodna wiosna, ten rozwój jest wolniejszy niż w poprzednich latach, gdzieś ten tydzień na pewno. Dobra, zamykam. O kurczę, to już waży tak jak się chce. Pięknie. A staweczka jest. A tu mamy co? Żółta 264, nie wiem co to jest. Wiem, że zeszłoroczna matka z żółtym opalitkiem. Jak robiłem teraz przeglądy, to starałem się pisać właśnie taką notatkę. Jaka matka, czy jest opalitkowana, czy nie. Później jest dużo łatwiej szukać. Dobra. Co jeszcze? Chyba wszystko będzie. Na koniec wrzucę ten filmik, tam chyba 5 minut jest, jak wygląda ta nasza nowa miejscówka. I dziękuję wszystkim, pozdrawiam. Witam wszystkich. Dzisiaj jest 30 kwietnia, majówka. No i przyszedł czas na wywóz pszczół. Wywiozłem pszczoły w sumie jednocześnie na dwa pożytki. Tutaj te pole całe jest faceli, która już wzeszła, jak to widać. Dość ładnie. Jest tutaj około, tu jest 5 hektarów faceli. Tam jeszcze drugi sąsiad ma też ponad 5 hektarów, więc jest no kilkanaście. Tam 5, czy no może 7, może więcej nawet jest jeszcze tam. Jeszcze jedno pole gdzieś po drodze mijaliśmy, więc jest tutaj w sumie głównie na pożytek faceliowy. Tu mieliśmy wywozić, ale jak przyjechałem wcześniej zobaczyć, to więc jest jeszcze sporo rzepaku. Pewnie ponad 20 hektarów. W okolicy pół kilometra maksymalnie. Tam jest pole 12 hektarów, co tutaj ten rolnik, u którego wywieźliśmy, mówił, że jest około 12 hektarów rzepaku w jednym kawałku. No i kilka takich kawałków po 4-5 hektarów, jak okiem można sięgnąć, jest jeszcze więcej. Wywiozłem tutaj pszczoły z Łowicza. Dzisiaj był poszerzany o całą rodnię, czyli 4 ramki czerwiu krytego z góry zostały przenoszone do korpusu, w którym był susz z węzo tego górnego. Miodnia ta mała, w niektórych tam ładnie nawet przyniosły, jest prawie pełna nadstawka, bo w Łowiczu no w sumie ta wegetacja jest szybciej, tam już no już niektóre rodziny nawet przyniosły, no ale niektóre na przykład nie weszły zbyt intensywnie w tą nadstawkę, zalały rodnie. Nastrojów rojowych jeszcze jakiś nie ma. W pojedynczych rodzinach jakaś tam jajeczko w miseczce, ale nawet jeszcze nie zalane, więc jeszcze chyba jest wszystko poszerzone na czas. Bardzo dużo pyłku. No i teraz ten rzepak tu będzie kwitł, więc będzie go jeszcze więcej. Tu też jest sporo lasów. A, jeszcze tu wzdłuż drogi jest aleja lipowa. Jest sporo lip, jest no, kilkadziesiąt lip, więc liczę, że może coś z tej lipy jeszcze będzie. Tu akurat jest taki prześwit, że jej nie ma, ale takie duże jak tam są lipy, to w tą stronę jest
No, z pół kilometra na pewno i to tak bez przerwy są te lipy, więc no jeszcze, nie, jeszcze się zachowało trochę te lip tutaj przy drodze. Wracając do ułożenia uli, czyli cztery ramki, od 3 do 5 ramek zostało wyjmowane z gniazda do góry, w zależności ile było czerwiu krytego. Zazwyczaj staraliśmy się wyjąć sam czerw kryty. No, jeśli było na przykład 6 ramek czerwiu krytego, no to 5 szło do góry. W zamian tego szła ramka pracy i węza. Normalnie rotowane na przemian, no bo już teraz pogoda ma być ładna, intensywny pożytek rzepakowy, więc one ruszą jak szalone. Tu jest tam 15 rodzin, tu chyba, tak, 15 jest tutaj wiedzione. Tu jest 5. Teraz idziemy do drugiej jeszcze lokalizacji. Tabliczka informacyjna. W sumie tylko tutaj na razie nie powinno być żadnych wycieczek, jeśli chodzi to, tą drogą, tylko ten rolnik uczęszcza, no i grzybiarze nieraz tędy jadą, ale no ale lepiej, żeby wisiała jakaś tabliczka informacyjna. O, tu jest facelia. Trzymam się, jak wygląda. Ładne rzędy. Ona w sumie tydzień temu, jak tutaj byłem, to podobnie wyglądała. No ostatnio 3 dni były mrozów, więc przymrozków to ją trochę przyhamowało. I tutaj jest reszta rodzinek, jeszcze miejsce na kolejne. Jak będzie facelia kwitła, to jeszcze dowieziemy trochę, bo w sumie bardziej, tu najbardziej chodzi o pożytek faceliowy. Rodzinki fajnej sile. Dwie chyba są tylko na dwóch korpusach, większość na 2,5. Cztery ramki czerwiu ukrytego, więc za niedługo tutaj będzie, no będzie fajna siła. Za tydzień trzeba skontrolować, miseczki matecznikowe ściąć, bo w większości rodzin jeszcze jakieś tam larwy i były jajeczka, więc w tym czerwiu przeniesionym do góry, więc pewnie pociągnął mateczniki. Pewnie nie wszystkie rodziny, ale trzeba przyjechać i zrobić kontrolę we wszystkich rodzinach. No i dobra, to było tyle na tyle.